Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Redakcja Opiekuna, nowy numer naszego dwutygodnika. Na pierwszej stronie pięknie ukazana hostia, ciało Pańskie w kapłańskich dłoniach. Przypomina nam, że już wkrótce będziemy przeżywać Triduum Paschalne, a w nim również pamiątkę ostatniej wieczerzy Pana Jezusa. Ale zanim to nastąpi, zachęcam do lektury Opiekuna, a w nim jak zawsze znajdziecie artykuły na temat świętych. Dwa tygodnie temu rozpoczęliśmy cykl artykułów na temat nabożeństwa, siedmiu radości i smutków, albo boleści i radości świętego Józefa. Dzisiaj przedstawiamy pierwszą taką parę boleści, jak to święty Józef się zatrwożył, kiedy dowiedział się, że jego małżonka jest w stanie błogosławionym, a on nie jest ojcem i zamierzał ją oddalić. A potem jak się ucieszył, kiedy anioł od Pana Boga zapewnił go, że stanie się opiekunem, ziemskim ojcem samego Syna Bożego. Ten artykuł polecam. Dalej kolejny materiał o świętym. To jest niezwykle popularny święty Szarbel, pustelnik z Libanu. Mamy artykuł pod tytułem Zamknij usta, otwórz serce. Czyli pięć wskazówek świętego Szarbela na Wielki Post. Na te ostatnie jeszcze dwa tygodnie zachęcam serdecznie, abyście czegoś nauczyli o świętego Szarbela, a potem już, jak widzicie, wchodzimy w misterium męki pańskiej, w niedzielę palmową i potem dalej. Mamy piękny artykuł na temat znaczenia palmy, mamy piękny artykuł na temat oblicza Chrystusowego krzyża w sztuce, jak to było pokazywane. Serdecznie zachęcam. To nam pomoże lepiej wejść w atmosferę i w lepszym przeżyciu Triduum Paschalnego, a potem świąt Wielkiej Nocy, kiedy znowu się spotkamy z kolejnym numerem Opiekuna. I jeszcze na koniec chciałbym polecić bardzo ciekawy wywiad, który przeprowadziła nasza koleżanka redakcyjna, pani Ewa Kotowska-Rasiak, z rzecznikiem prasowym Episkopatu. Pamiętamy, że w tym roku mija stulecie polskiego Episkopatu i ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, tak się nazywa, wyjaśnia nam, na czym polega praca Episkopatu, ile jest obecnie biskupów, kim jest biskup w diecezji i wiele innych takich ciekawostek, smaczków z pracy Episkopatu. Serdecznie polecam. Niech to na dzisiaj wystarczy. Życzę wszystkim głębokiego przeżycia, wielkiego tygodnia. Szczęść Boże.